Cześć, nazywam się Iza Gęzała i jestem architektką wnętrz. Prowadzę pracownię projektową Prosty Plan, stronę Architekt Pro oraz wspieram innych projektantów w ich rozwoju i edukacji. A to jest mój podcast, w którym bez ogródek mówię o blaskach i cieniach tego zawodu, wspieram polski design i rozmawiam z ludźmi z pasją o branży wnętrzarskiej. Cieszę się, że tu jesteś. Zaczynamy! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, w czasie którego rozmawiam z Kingą Konopko na temat współpracy marki, producenta, z architektem, z projektantem wnętrz. I dzisiaj z Kingą porozmawiamy o ego. O ego marki. Czym <grym grym> <grym> jest ego marki? Co marka myśli o sobie, a co o marce myślą inni, w tym przypadku architekci producenci. E Kingo, powiedz, jak w ogóle podchodzisz do tematu oceny marki przez samą siebie w momencie, kiedy taki producent zgłasza się do ciebie z prośbą o to, żebyś przeprowadziła audyt, badanie wśród architektów, projektantów no, na temat jego produktu, czy na temat jego właśnie postrzegania, jego, jego marki. No te badania jakościowe i rynkowe marki to jest coś, co chyba lubię najbardziej, bo muszę zacząć od początku i patrzę na tą markę oczami architekta. Czyli sprawdzam najpierw stronę internetową, bryły, komunikację do architektów, dbanie o to środowisko, czyli nawet pokazywanie realizacji architektów z, ze szczegółowym opisem pracowni, czyli z nazwą pracowni. Bo to też często jest omiane, Ale mówimy o ego, czyli o tym, jak marka siebie postrzega. Często postrzega się, marki postrzegają się po pryzmat firm i oddziałów na całym świecie. Mm -hmm. A my tu jesteśmy w zupełnie innym świecie. Wiesz, że polski rynek jest trudnym rynek, rynkiem dla producentów, i polscy architekci też inaczej pracują i potrzebują innych narzędzi. Często marki, które zaczynają współpracować z architektami, gdzieś pozycjonują się, się wysoko, a w, a w Polsce nie są wcale wysoko. I tutaj jest taki, taki rozdźwięk, który, <laughs> który, który ja nazywam ego marki. I zalecam: jeżeli ktoś się do mnie zgłasza, o czym, o czym mówiłaś, zalecam zapytać u źródła. Jeśli czegoś nie wiesz, nie jesteś pewien, zapytaj. Bardzo często um, proponuje producentom badania rynkowe, czyli mhm. rzeczywiste postrzeganie marki w aktualnej sytuacji. Tak? Bo na pewno te badania inaczej wyglądają, prze, wyglądały przed pandemią, a inaczej wyglądają teraz. Wiele marek straciło architektów poprzez nieprzygotowanie się. Do pandemii. Zresztą chyba nikt z nas nie był przygotowany, ale to jest kwestia też takiej szybkiej reakcji, reakcji mm -hmm. i jakby spięcia się i dbania cały czas o swoich klientów, bo jakby wszyscy wierzyliśmy, że to się w końcu skończy. Um, I te badania są... Um, Tworzę je na, na podstawie sytuacji, tworzę pytania, które, które należałoby architektom zadać w kontekście danego producenta. Ale nie mówimy w tych ankietach tylko o pro konkretnym produkcie. Mówimy właśnie i o stronie internetowej, o bryłach, o tym, czego architekci oczekują od danych marek. Będą, architekci będą oczekiwać zupełnie innych materiałów, o których wspomniałyśmy w poprzednim odcinku, czyli będą. Oczekiwać zupełnie innych materiałów od producenta mebli, zupełnie innych materiałów od producenta, nie wiem, okładzin ściennych bądź producenta tapet. I należy takie, takie pytania zadać. Te pytania i cała ankieta w środowisku architektów, ma nam dać pierwsze postrzeganie, mhm. marki aktualne. Niestety lub stety opinie o obsłudze architektów to najbardziej boli, tak? Czyli mhm. po takim badaniu bardzo często... Mm, Dowiadujemy się, że nie wiem, kadra handlowa jest nie najlepsza albo polityka współpracy z architektami gdzieś kuleje, ale one są bardzo, te badania są bardzo istotne, chociaż czasami bolą. To jest, mhm. to jest taki rachunek sumienia. No właśnie, I tutaj <grym> chciałam zapytać z Twojego doświadczenia, bo m, tych audytów już... Masz historię bardzo bogatą. Jak często zdarza się, że Marka postrzega samą siebie zupełnie inaczej niż postrzega ją środowisko? Architektów i projektantów. Czy zawsze, znaczy czy często są te rozbieżności właśnie między tym, co ja myślę o sobie jako marka, versus to, co myślą o mnie inni moi użytkownicy? Bardzo często jest to dosyć spory rozdźwięk, ale to zależy od wielkości marki. Są marki, które nie muszą specjalnie pr się w środowisku architektów, bo mają długą przeszłość, ale też mają długą przeszłość związaną ze współpracą z architektem czyli Marki, które od zawsze współpracowały z architektami. Jest, ta część klientów jest po prostu wpisana w politykę sprzedaży i w DNA marki. Tutaj ten rążdźwięk jest o, o wiele mniejszy, no ale związany jest też już jakby z, z historią, z, z zaufaniem architekta, mm -hmm. no i oczywiście z jakością marki. To które marki mają największy? największą taką różnicę w postrzeganiu siebie, a w to, jak postrzega je rynek. No te, mniejsze, rynek. te mniejsze, mniejsze, które są znane, ale te mniejsze. Te mniejsze i te, które z architektami mają krótszą historię. By zupełnie tutaj... Jakby ta opinia w badaniu, w badaniu architektów jest też... Ograniczona często, bo jakby też nie mieli często architekci kontaktu ani z, mm. z, z handlowcem, ani z produktem. Przy mniejszych markach też jakby to, to nie jest wina też nie wiem samej jakości czy marki, ale też polityki sprzedaży, czyli przy małych markach y, trudno jest czasami zainwestować w człowieka, który będzie się zajmował tylko architektami. To jest zawsze ten ktoś, który może kiedyś się pojawi. Czyli zupełnie odwrotne myślenie, bo... A czy to nie jest handlowiec na przykład, albo przedstawiciel handlowy? No ma... tak, ale przedstawiciel handlowy, który współpracuje z architektami, musi mieć trochę inaczej poukładane klepki. No to jest trochę inna praca, no bo rozumiem, że takie osoby są zatrudnione po to, żeby, jak to się mówi w korporacjach, dowozić pewne wyniki, realizować pewne cele sprzedażowe, a to współpraca, o której pewnie... Powiemy w kolejnym odcinku z architektem, no dotyka zupełnie innych aspektów i trzeba mieć pewnie też trochę inne umiejętności, takie personalne. Powiemy, ich, tak. powiemy o nich. Dobra, to teraz jakby nie ale będzie... jeszcze Poczekaj, ja tak. jeszcze dorzucę tylko, że um, bo często mi się zdarza, że um, producenci um, uderzają albo komunikują się nie z tą grupą architektów jakby cały czas nie jest jasny podział architektów, że mamy architektów, którzy tworzą kubaturę, do tego mamy wnętrzarzy, do tego mamy takich, którzy tworzą tylko hotele i ich wnętrza, albo takich, którzy tworzą tylko mhm. lokale gastronomiczne, albo tacy, którzy robią przedszkola, albo tacy, którzy robią tylko i wyłącznie służbę zdrowia. Przy takich badaniach analizujemy i pytamy tą docelową grupę Tą, kto, dla której ten produkt ma jakiekolwiek z, z, znaczenie, albo będzie narzędzie, będzie potrzebny. Mm -hmm. I to jest dosyć istotne, żeby też uświadamiać. Dzięki tym badaniom też uświadamiam, uświadamiam producentom, że nie do wszystkich architektów musisz iść. Nie do wszystkich wysyłaj materiały wyśli do tych, którzy skorzystają z Twojego produktu. Mm -hmm. To jest duża, mm -hmm. duża oszczędność. Dokładnie tak. To ja też mam takie doświadczenie, że do mnie na przykład zgłaszają się firmy, które produkują materiały typowe dla biur, dla hoteli. Ja nie zajmuję się na razie, projektowaniem wnętrz komercyjnych. Realizujemy projekty dla osób prywatnych, więc mnie nie interesuje tak jakby na ten moment e, producent, który produkuje wykładziny na przykład do biur czy do hoteli. Oczywiście. Tak? To jest też kwestia e, właśnie tego wspomnianego e, i audytu, i analizy, gdzie my mhm. i z jakimi architektami mamy po drodze e, to jest też kwestia przeanalizowania swojej bazy architektów, tak? Czyli jeśli ktoś chce się z tą skontaktować, powinien wiedzieć, powinien sprawdzić, co robi Iza, jakie jest clue jej biznesu, czy robi mieszkania, czy robi hotele, czy robi coś, coś innego. Okej, okay, czyli chcesz powiedzieć, że jakby w trakcie tych badań, które przeprowadzasz na zlecenie Marek, sprawdzasz. E która grupa docelowa może być zainteresowana danym produktem i tylko w tą grupę jakby celujecie swoje działania marketingowe? No, bo wtedy to ma sens. Znaczy, ja nie sprawdzam, ja już wiem, gdzie oni mają być. Mm -hmm. Ja sprawdzam tylko produkt, gdzie chcą dotrzeć, jeśli mają marzenie, na przykład, żeby dotrzeć do. Do obiektów hotelowych, to pytania zadaję architektom, który, którzy takie obiekty robią, to ma, okay. to ma sens. Czy producenci znają swoją grupę docelową, wiedzą, kto, ich je, kto jest ich um, no, takim klientem docelowym? Bo to jest też taki temat, który pojawia się przy okazji moich rozmów z architektami, że pytam, kto jest waszym klientem, do, do kogo chcecie dotrzeć ze swoim przekazem. Więc najczęściej. Najczęstszą odpowiedzią, z jaką się spotykam, to jest to, że chcemy dotrzeć do wszystkich, że każdy jest moim klientem. Do wszystkich. Do, I to też nie jest droga, prawda, do tego, żeby. Yy wkładać duży wysiłek, często też duże pieniądze w reklamy, w marketing, no, swój czas poświęcać na to, żeby próbować dotrzeć do absolutnie każdego Polaka, który mógłby być zainteresowany projektem wnętrz. Więc zawężanie tej grupy docelowej no też ogranicza i koszty takiej promocji i skraca czas i drogę dotarcia prawda, do tego klienta. Czy marki w związku z tym wiedzą, do kogo celują? Czy dopiero w trakcie takiej rozmowy z tobą uświadamiają sobie, że nie do końca mają zdefiniowaną tą grupę odbiorców? To zależy oczywiście od wielkości marki. Są marki, które mniej więcej wiedzą, ale trzeba trochę tam podsprzątać w bałaganie, który jest w CRM-ach i różnych systemach. I bazach architektów. Moja baza jest zawsze opisowa, czyli robi hotele, robi mieszkania, ma psa do pracowni wchodzić cicho, bo to też jest kluczowe. Ale jest, jest, jest wielu producentów, którzy, którzy po prostu nie wiedzą o tym takim podziale rynku po prostu i nie mają umiejętności również wyciągania tych informacji z social mediów, czyli ze strony architekta, z, z Instagrama architekta. To jest dosyć, tego się można nauczyć, po prostu łączyć kropki. Ja to nazywam mappingiem klienta i, i, i sprawdzaniem, co dany architekt projektuje, a nawet jakie produkty preferuje, a to jest zupełnie no tak, bo ma swój zagadnienie. Styl, ma swój styl, ma jakiś taki swój poziom e, tych aranżacji, do których dąży, nie wiem, niektórzy... Strzelają zupełnie w kierunku marek premium, a inne pracownie skupiają się wokół projektów niskobudżetowych i takie właśnie usługi chcą świadczyć, więc też nie dla każdego będzie ten produkt. I teraz pytanie: czy jak zgłaszasz na przykład producentowi taką informację, że słuchajcie, waszą grupą docelową jest ta konkretna grupa architektów, to czy spotykasz się z jakimś, nie wiem, zdziwieniem, oburzeniem, wręcz, nie wiem, może pretensją w głosie, że no jak to, przecież my w ogóle nie do tych architektów chcemy tu celować, chcemy zupełnie w inny znaczy pre kierunku. Pretensji nie ma. Zazwyczaj um, producentom, którzy mają produkty do wykończenia wnętrz, mówię, przestańcie jeździć po architektach, którzy projektują kubaturę, bo to nie ma sensu. Ale jest to związane też bardzo często, na przykład na, na, na różnego rodzaju, w różnego rodzaju bazach dotyczących inwestycji. Podaje się przede wszystkim architektów, którzy, którzy projektują bryłę. W przypadku hoteli na przykład bardzo trudno dotrzeć do architektów, którzy robią wnętrza. Więc najczęstszym błędem jest wizyta handlowca u architekta, który robi kubaturę z pytaniem, kto robi wnętrza. Mhm. Bardzo tego nie lubią. Mhm. A nie dziwię się. No to jak już powiedziałaś o takich wpadkach, że tak powiem, to wróćmy trochę do, tej, do tego ego marki versus to, jak siebie postrzega na rynku. I jakie tutaj są największe takie rozbieżności, które mogłabyś wskazać właśnie, które wychodzą ci podczas takiego badania rynkowego? Rozbieżności dotyczą również oprócz, oprócz tego, jak Marka się jej postrzega, jak postrzegają architekt, to, to, to też obsługa narzędzia to się wszystko rozjeżdża. Ja w takich badaniach też zadaję pytanie, co byście chcieli architekci, żeby dany produkt posiadał, albo jak powinny wyglądać próbki. Co byłoby dla Was. Narzędziem do rozwinięcia współpracy z tą marką, czy bardziej opisowe karty techniczne, czy, czy częstsze wizyty handlowca, czy umieszczenie danego produktu w showroomie, czego potrzebujecie, kontaktu bezpośredniego. I tutaj z tego wychodzą też jakby kolejne etapy współpracy z, z architektami. I tak to mniej więcej wygląda. A w tych badaniach, jakie stosujesz metody? Nie wiem, czy to są jakieś wywiady, rozmowy, ankiety z architektami? W jaki sposób docierasz do tych informacji, które są niezbędne właśnie dla marki? Ankieta, to jest tylko ankieta, trzeba z niej wyciągnąć wnioski. Oczywiście w czasie pandemii bądź w ogóle fajniej zacząć od tej ankiety, bo też później ona pomaga w skonstruowaniu mi takiego scenariusza badań. Natomiast nie ma nic lepszego niż badanie face to face. Te badania robimy na przykład w całej Polsce albo w regionach, które, które na przykład nie są rozwinięte przez producenta i on oczekuje, że, że teraz chciałby mieć architektów z Krakowa, tak? Mhm. Na podstawie ankiety tworzę scenariusz różnych pytań dotyczących produktu, ale też do pytań dotyczących... Hmm, Regionu, w którym architekt pracuje, bo już wiem z doświadczenia, że zupełnie inaczej pracują architekci, nie wiem, w Białymstoku, inaczej w Trójmieście, inaczej w Krakowie, bądź w mniejszych miejscowościach, o których wspomniałaś. To jest bardzo kluczowe, żeby też podejść do, do tego bardzo indywidualnie i tych architektów mieć fajnie pogrupowanych, choć to może teraz tak nieludzko brzmi. No ale jest to znowu jakieś zawężanie tej grupy docelowej, więc jakby no, to jest właśnie cel i sens stworzenia tego typu badań, ankiet. No i na podstawie tych badań, ankiet, rozumiem, że producent otrzymuje od ciebie jakieś wnioski, tak? I jakieś zalecenia. Tak, dostaję, po, po takich badaniach producent dostaje cały taki dokument dotyczący, dotyczący tych badań ze wskazaniem, Um, opinie architektów, tam gdzie chcą um, położyć na największy nacisk i to jest fantastyczne narzędzie i dla marketingu, i dla działu handlowego, jak działać, jak stworzyć strategię współpracy z architektami, bo bez tego, um, bez tej stra strategii um, ta współpraca nie rozwinie się, to będzie tylko rzut. Mhm. Idea, że od dzisiaj współpracujemy z architektami, a jutro może nie. A nic ponadto. O tym drogowskazie, który tworzysz właśnie dla Marek, proponuję, żebyśmy porozmawiały w kolejnym odcinku, do których teraz serdecznie Was zapraszam. Dzięki Kingo i do usłyszenia. Dziękuję.